Arkadiusz Żabka, witam w ten mroźny wtorek. Z nami chyba nie jest ziemnięty prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Przyjechał Mercedesem, klasa nie wiem jaka, ale pewnie grzanie było. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. No minus 11 zobowiązuje, w końcu luty. No cóż, przyjemne to nie jest, no ale przeżyjemy, byle do wiosny. Mówi Pan, jakby Pan nie lubił zimy. No przyznam się, że zwolennikiem jest raczej lata. Ma tu swój urok ta zima, ale tak bardziej chyba zza okna. To chciałem zadać pytanie na koniec, ale zadam je na początek. Na nartach Pan w ogóle jeździ, albo Pana zastępcy, bo za nami Mistrzostwa Rybnika w narciarstwie alpejskim, snowboardzie. No wypatrywałem tam na stokach któregoś z włodarzy miasta. Ciężko było znaleźć. Przyznam się, że moi zastępcy tam sporty uprawiają. Co do narciarstwa, to głowy nie daje. Przyznam się, że ja miałem taką historię chyba w 7 czy 8 klasie z nartami. Jakoś nie chwyciłem bakcyla, chociaż mówią, że to jest podobno do nauczenia się i do szlifowania w każdym wieku. Także wszystko przede mną. Zachęcam, bo to fajny sport. Podobno, gdyby tylko nie ta zima. No tak, no to może na igielicie. Dobrze, panie prezydencie, to teraz pojeździmy sobie po inwestycji, która okazuje się jest sporym problemem dla miasta. Tydzień temu rozmawialiśmy o problemach z budową hospicjum. Bardzo dyplomatycznie pan przemilczał problemy na Juliuszu. Tymczasem okazuje się, że projekt z roku 2017, projekt budowlany, w żaden sposób, jak twierdzi miasto, nie odzwierciedla faktycznego stanu budynku, stąd potrzeba radykalnej zmiany projektu. Czy naprawdę miasto nie było w stanie przewidzieć, że w ciągu ostatnich 5 lat ten budynek naprawdę może tak wyglądać? Czy miasto jak miasto. Projektant w 2017 roku rzeczywiście ten stan budynku wydawał się nieco lepszy. Trochę się zdarzyło po drodze. Udało się zrobić dermatologię Rafała. Juliusz czeka jako ten największy budynek i na dofinansowanie, i na remont. Po wejściu na teren budowy zobaczyliśmy, że jednak pomysł wyburzenia ścian wewnętrznych może spowodować mniej więcej to, co się stało ze Świerklańcem. To znaczy ta materia ścian nie dawała pewności, że po prostu będą dalej stały. Stąd próba ratowania tego projektu, no ale po długich dywagacjach i też nie jest mi to specjalnie w smak, bo przesuwamy tak naprawdę czas zakończenia remontu do roku 2025. Ja już na sesji w listopadzie zeszłego roku w wieloletniej prognozie finansowej zmieniałem czas wykonania tego remontu. No i zmiany na etapie budżetu zostały wprowadzone. Myślę, że dzisiaj... Dobrze, panie prezydencie, mamy firmę, która wykonała część prac. Ile miasto zapłaciło tejże firmie? 1,5 miliona złotych za te roboty, które wykonała. Tam w środku zostało dość dużo zrobione, może tego na zewnątrz nie widać. Pojawił się również pomysł, aby stworzyć restaurację w piwnicach. I... Ale te pieniądze nie są zmarnowane? No nie są zmarnowane, no bo tak naprawdę roboty były wycenione na przyszło 7 milionów. W trakcie rozmów z wykonawcą, analiz różnego rodzaju, wyszło na to, że w ramach zamówienia publicznego nie jesteśmy w tego stanie dobrze zrobić, ponieważ 50% to jest ta kwota, którą możemy ewentualnie dopłacić i właściwie żeśmy ją przekraczali. Stąd podjąłem trudną decyzję, że nie ma sensu w ten sposób się dalej bawić. Poszedł pan na rękę prywatnej firmie, nie naliczył kar umownych. Poszedłem na rękę przede wszystkim temu zabytkowi, bo tak naprawdę chciałbym, żeby, proszę mi wierzyć, mój upór jest tutaj dość znamienny, ponieważ w 2015 roku mało kto wierzył, że Juliusz A będzie miejski i że będzie w ogóle remontowany. Dzisiaj właściwie 50% jest do użytkowania właściwie dla mieszkańców. Jest już mały problem, ale powiedziałem, że do 2025 mamy ambicje dokończyć dzieła i to zrobimy. Panie prezydencie, dzisiaj fakty są takie. W 2021 firma wchodzi, wykonuje część prac, miasto płaci 1,5 miliona złotych, nie nalicza kar umownych, będzie wybierany kolejny wykonawca. Oczywiście musi zostać nowy projekt projekt budowlany. Panie redaktorze, kar umowne się nalicza wtedy, jeżeli firma nie wypełnia umowy, a ona wypełniała tę umowę, wskazując, że jeżeli pójdzie dalej zgodnie z tym projektem, no po prostu może dojść do katastrofy budowlanej. Próbowaliśmy ratować to na pewnym etapie, ale wyszło na to, że to nie ma sensu. Dlatego rozpoczynamy nowe postępowanie, będzie nowy projekt. Jesteśmy właściwie w przededniu wyłonienia tego projektanta. Będzie miał kilka miesięcy na przygotowanie nowego projektu i nowej koncepcji w ogóle utrzymania tej materii w całości. I mam nadzieję, że gdzieś na jesień wejdzie nowa firma, też wyłoniona
w przetargu, nie wiem jaka, no i wtedy... Ile pieniędzy będzie potrzeba zarezerwować? Więcej niż te 7 milionów? Na pewno. Myślę, że koszty wzrosną o jakieś 5 milionów złotych i to na razie są dane oczywiście szacunkowe. Z projektu nam to wyjdzie. Pocieszenie jest takie, że ruszają fundusze europejskie na rewitalizację zabytków i na pewno tam Juliusza zgłosimy i myślę, że będzie dość solidny dofinansowanie. Ja rozumiem, bo się idealnie łapie. Panie prezydencie, wyburzenie tych ścian wewnętrznych, podejrzewam, miało sprawić, że bardziej spektakularne byłyby te wnętrza. W Raciborzu na przykład na terenie zamku, tam Słodownia ma wyburzone ściany wewnętrzne i tam są wizje budowy czy stworzenia multimedialnego centrum. W Rybniku ten zakres będzie, rozumiem, przez to mniejszy, tak? No bo będą mniejsze sale wystawowe. Na dzień dzisiejszy mamy gotowy projekt zestawienniczy. On będzie lekko modyfikowany, ale z punktu widzenia przestrzeni no będzie nieco mniejsza, ale też bym nie przesadzał, ponieważ to, co projektanci sygnalizowali, no już są te elementy nośne, istotne dla konstrukcji, te będą zachowane z pewnością. Będziemy robili wszystko, żeby uzyskać zdrowy kompromis między tym, aby ten budynek rzeczywiście był pewny i stabilny oraz pewną przestrzenią wystawienniczą. Będziemy przeglądać dalej te inwestycje. Wczoraj nasze drogi, panie prezydencie, skrzyżowały się w kuźni raciborskiej, w powiecie raciborskim, wojewoda opolski, wojewoda śląski, starosta kędzierzyński i nagle wyłania się prezydent Rybnika, który podpisuje umowę jako jeden z sygnatariuszy na budowę zbiornika retencyjnego na terenie piaskarni Kotlarnia. Jaki ma związek Rybnik i kuźnia raciborska? Bo tu się okazuje, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe Rybnika wzrośnie. Subregion zachodni ma taki projekt turystyczny Kraina Górnej Odry. I tu po części kryje się odpowiedź. Tak naprawdę rzeka Ruda, Nacyna, Bierawka to zlewnia rzeki Odry. A to oznacza, że te połączenia hydrologiczne dotyczą również miasta Rybnika. W szczególności Rybnickiego Zalewu, oczywiście dzielnicy Stodoły. No i myślę, że w dalekiej przyszłości być może będziemy myśleć o połączeniu dwóch zbiorników, Kotlarni i Zalewu Rybnickiego, aby te dwa zbiorniki się uzupełniały i były zabezpieczeniem powodziowym, ale też w okresie suszy dla lasów Raciborszczyzny. No i myślę, że dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Pomysł sprzed wielu lat. Pan burmistrz Paweł Macha oraz burmistrz Bierawy bardzo zabiegali o ten projekt. Miasto Rybnik będzie partnerem, jeżeli będzie chodziło o pozyskanie środków europejskich, ale też wyznaczymy osobę, która będzie koordynowała właśnie te prace związane z Kotlarnią na terenie miasta Rybnika. Będzie podpowiadała być może i przede wszystkim będzie dbała o bezpieczeństwo stodu, czyli tych mieszkańców, którzy są za tamą, mówiąc wprost, zbiornika rybnickiego. Tak, a woda w Rudzie się obniży? To jest tak, że będziemy w stanie mogli robić większe zrzuty do rzeki Rudy, a rzeka Ruda nie będzie zalewała kuźni raciborskiej, tylko właśnie będzie ujście w kierunku Odry i no, sterowanie hydrologią i mam nadzieję, że te stosunki wodne po prostu spowodują, że będzie bezpieczniej w naszym rejonie. No, jest tak, że dzisiaj zbiornik często nie przyjmuje pewnej wody, bo ta zlewa się w okolicach Gotartowic, Paruszowca i tam są te tereny zalewowe. No, mam nadzieję, że uda się więcej wrzucić do zbiornika i potem więcej z niego spuścić, aby Kotlarnia przyjęła tą wodę. To poranku hydrologicznie trochę się zrobiło. To panie prezydencie, na koniec pytania pielęgniarek rybnickich. Ja spotkałem się z nimi. Mają panie problem z dojazdem do pracy na czas. Nie dlatego, że lubią spać, tylko po prostu czekają na autobus. I okazuje, że do szpitala rybnickiego 2-3 autobusy. Ma pan na uwadze to, że nowa komunikacja miejska nie wszystkim służy? Docierają do mnie sygnały ze szpitala i tutaj służby się temu przyglądają. Ambicją było to, aby te największe ośrodki pracy połączyć komunikacją miejską. No, przyglądamy się tym sygnałom bardzo uważnie i jeżeli będzie szansa, aby pomóc, to uczynimy. Przyglądajcie się szybciej, bo jest zimno dzisiaj. No tak, to ja rzeczywiście wszystkim współczuję, którzy gdzieś tam muszą czekać na autobus, ale z drugiej strony jakość tych autobusów bardzo, bardzo wzrosła, także mam nadzieję, że w środku jest ciepło i przyjemnie. Gdzie w środku? W autobusie? W autobusie. No jak się nagrzeje? Jak się nagrzeje, mam nadzieję, że grzeją. No czemu mieli nie grzeć? Kiedy jechał pan ostatnio autobusem? Oj, to nie jest moja domena, przyznam się. Na nartach nie jeździ, autobusem nie jeździ, tylko Mercedes. No powiem tak, jeździłem przynajmniej z rok temu, gdy prezentowały się autobusy. Jest tak, że prezydent jeździ wieloma samochodami, albo lubi, ale też na rowerze, gdy jest... I dobrze, że może jeździć, wspominając incydent sprzed lat. Tak jest, ale z drugiej strony jest tak, że z błędów wyciąga się wnioski
myślę, że to jest mój przypadek. Dobrze. To tyle o poranku. Porannym gościem Radia 90 był prezydent Rybnika. Dziękujemy internautom, dziękujemy naszym słuchaczom. No i co, ciepła życzymy w ten wtorek. No. Zdecydowanie tak, ale panie rektorze, jest tak, że jak jest luty, no to cóż, musi być trochę zimno, byśmy się bardziej cieszyli wiosną. Myślałem, że pan powie, jak luty, to ubierz buty. Ale buty ma prezydent jak najbardziej prezydencki. Arkadiusz Żabka, do usłyszenia.